Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Tak oto rozpoczynam dzisiejsze nasze poszukiwania. Jeździec na koniku. Dołączam się do Ewelinki. Witam Was serdecznie. A mój pierwszy dzisiejszy sygnał to naparstek. Jakiś mały, nietypowy ten naparsteczek. Pierwszy raz taki spotkałem. Zazwyczaj są większe, ten jakby na dziecięcą rączkę. Dzisiaj mamy oto takie warunki. Jest wiecznie, albo nawet czasami bardzo wiecznie. A do tego temperatura powietrza tylko 2 stopnie. Nie jest zbyt przyjemnie. Byś się naśmiał ze mnie, jak ten miałam sygnał. Podkopałam go łopatą i dalej sprawdzam. Nie mam tego sygnału. Mówię, gdzie jest? Mówię, taki fajny sygnał miałam. Mówię, kurde, co jest? I dalej szukam sobie. No nie mam, mówię. Już zakopałam dołek, mówię, idę dalej. Biorę łopatę, patrzę, a tu na łopacie się zatrzymało. A co to było? Kawałek takiej blaszki. Jest. Guzik. A już miałam nadzieję, że będzie moneta. Bardzo szybko nam czas ucieka. I taka oto znajdka moja. Blaszka chyba. Bodajże od zegarka. Nie no, na pewno od zegarka. Japa mi się cieszy. Zaraz Wam się pochwalę, co znalazłem. Sygnał oczywiście był pewien, bo to duży krążek, aluminiowy duży krążek. Aluminiowy duży krążek. O, tak duży. A już Wam pokazuję dokładnie, co to jest. Jest to aluminiowe odznaczenie. 1 maja 1936 rok. Odznaczenie wydawane na święto pracy. Stan słabiutki, ale zawsze cieszy. Doczyścimy, zobaczymy, co to jest. To odznaczenie było tak płytko, praktycznie pod liściami, pod ściółką, także dużego wysiłku w to nie wniosło. Każdy z nas poszedł w swoją stronę. W jakimś czasie się spotkaliśmy i musimy się pochwalić znajdkami. Taka oto łośka od zegarka. Boże. No, wieje dzisiaj niesamowicie. To już naszym widzom pokazywałem. I jedna klamerka i druga koło siebie. O proszę. Także ja nie jest tak źle. Drobiazgów nie będę wyciągała, pokażę Ci potem, jak wysypię. Ale mam... Siekiera motyka! Część siekierki. Stara, ciężka. No, stara. Pochwalimy się też naszym widzom, jak ta siekierka wygląda. Zobaczcie, tu jest uszczerbiona. Ciężki kawał żelastwa. Także coś tutaj wychodzi, ale jest potwornie zimno. A czy to może być od łuski? Czy nie? Nie, to ciężko mi powiedzieć. Zobaczcie, może Wy zidentyfikujecie ten przedmiot. Ale od zegarka też coś mam. Nie wiem, czy dobrze. Ostrzy. Dobrze, ostrzy. Jak widzicie, w tym lesie jest pełno pierdołek. Na razie nic poczciwego, ale czas będzie upływał i mam nadzieję, że coś się uda znaleźć. Oczywiście tego ciekawego. Za dużo zegarków znaleźliśmy, dlatego czas upływa. Daję. Części tak od jest. Zegarków. Części od zegarków. Może Ty poniesiesz, bo to ciężkie. Dobra. Mam dla Was zagadkę. Jest sygnał pod korzeniem. Widać go częściowo. Zgadnijcie, jako pierwsi, co to może być. Wygląda to w taki sposób. Podejdziemy to z drugiej strony. O. A tak wygląda. Co to może być? Patrzcie, jeszcze z tej strony Wam pokażę. Głębiej. W ten sposób. Jak myślicie?
jaka śmieszna sytuacja. Zobaczcie, wrosło to w korzeń. Widzicie już dokładnie tak jak ja, co to może być. Włożę jeszcze kamerę do dołku. O, tak oto to wygląda. Zawołałem Ewelinkę, niech zobaczy, jak to ciekawie wygląda. Zobacz. Widzisz? Widzę nożyczki. A to jest chyba lekarskie, nie? Czy nie? Nie wiem, jak, ale zobacz, jak wrosło. No widzę właśnie. Wrosło w ten, w korzeń, co? Ciekawie. Nie, to korzeń przerósł przez kółeczko. A, no, korzeń, no tak, korzeń przerósł przez kółeczko. Nożyczki lekarskie. Zaraz zobaczymy. Albo dentystyczne. Po ciężkich bojach udało mi się wyciągnąć te nożyczki. Widać teraz je pięknie w całej okazałości. Niestety trzeba je przyoliwić, żeby działały, bo nie chcą się otwierać. Już mnie namierzyli. Może Hania dzwoni? O Jezu, może faktycznie. Zerkniemy. Nie. Kopię dalej. Gdzieś tu mam. Ale gdzieś nie wiem gdzie jesteś. Może korek jakiś. Gdzie jesteś? Gdzieś tutaj. O, zniknęło. To na tej ściance. Już jest. Ze starości to zaraz się rozdupcę. Kółeczko. Się tyle namordowałam za tym kółeczkiem. Nie uwierzycie mi, zaliczyłem hat-tricka. Dwa odznaczenia święto pracy w jeden dzień. To już jest coś. To już jest coś. Stan również nieciekawy, no ale trzeba się cieszyć, bo taki dzień zdarza się bardzo rzadko. Dwa odznaczenia w jeden dzień. Jak się doczyści, to będzie więcej widać. Myślę, że kamera dobrze oddaje, że przed telewizorami czy przed telefonem, jak oglądacie ten filmik, widać, co jest. Jest to na pewno święto pracy, odznaka, tylko też dokładnie nie widzę, który rok. Nic, tylko pozostaje się cieszyć. Tak wyglądają te odznaki koło siebie. Ja wiem, że stan jest ich nie najlepszy, natomiast naprawdę uwierzcie mi, pomimo, że są to pospolite i podniszczone odznaczenia, naprawdę radość jest niesamowicie wielka. Muszę wam powiedzieć, że troszkę fuksnęło mi się z tą odznaką, bo chciałem przeskoczyć przez oto ten pniaczek. Idę tutaj sobie tak z wykrywaczem, unoszę już do góry wykrywacz, żeby nogą stanąć na ten belek. On zachrobotał mi. Sygnał mnie zaczepił. Wróciłem się. Pachciach. Jakiś sygnał. I to pewny sygnał. Mówię, podkopię. Nie idę dalej. Podkopałem. A tu właśnie oto te odznaczenie. Ech. Tylko się cieszyć. Naprawdę tylko się cieszyć. To koniec na dzisiaj. Naszych dzisiejszych poszukiwań. Zbieramy się do domku, bo przemarzliśmy. Po drodze zabierzemy was w bardzo fajne, ciekawe miejsce. Zostańcie z nami. Jedno z ciekawszych miejsc, które Ewelinka mówiła, że podjedziemy, to jest budynek remizy strażackiej w Wierzwałdzie, a pod nią stoi oto taki oto taka pompa strażacka, poniemiecka pompa strażacka. A jak wygląda, to widzicie, oto tu, Zosia. Pompa, tu
Zobaczna zachowała się jeszcze praktycznie w całej okazałości. Także dzisiaj mamy wozy strażackie, a kiedyś takie oto pompy pomagały ratować dobytek i mienie ludzkie. Pompa ta była ciągnięta przez zaprzęg konny. Obsługiwało ją 4 osoby. 2 strażaków z tyłu i 2 strażaków z przodu. Tutaj jest wylot od węża, a mechanizm tłoczny wygląda tak. A powiedz naszym widzom, dlaczego ta pompa ma, nosi imię Zosia. Pewien strażak podkokiwał się w pannie z Jerzwałdu, no, ale ta panna się hajtnęła z kimś innym. No i tak ten strażak nadał imię Zosia właśnie, tak jakby ku pamięci tej ukochanej swojej. Zosia. Pompa, która zdobi strażacką remizę w Jerzwałdzie. Jak widzieliście, dzień mieliśmy intensywny, ale też trochę niebezpieczny, bo kilka gałęzi spadło koło nas, także troszkę się wystraszyliśmy i musieliśmy szybciej zakończyć poszukiwania. Czasami było spokojnie w lesie, a czasami jak przyszedł nagły porywający wiatr, to się robiło niebezpiecznie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam podobał. Zostawcie o to, co zawsze Was proszę, lajki, subskrypcje, skomentujcie. Dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.